Mateusz Kaniowski, razem ze mną współwłaścicielka Federacji Cloud, Lexi. Witam bardzo serdecznie. Jak się czujesz w nowej roli? Jest początek, więc jest stresująco dosyć. Wiem, że mało ludzi we mnie wierzy i czuję, że muszę udowodnić im i chcę udowodnić im, że jestem na właściwym miejscu. Staram się i uczę i mam nadzieję, że z czasem to pokażę. No właśnie, masz bardzo trudną pozycję, bo zawsze miałaś armię lekcji, dalej ją masz, ale teraz masz mnóstwo pytań, mnóstwo problemów i wszyscy cię nimi obarczają. Dajesz radę? Tak, na razie tak. Mam fajną ekipę ze sobą, która mi pomaga i wydaje mi się, że z czasem to wszystko się fajnie wyjaśni i ludzie zobaczą, jak to u nas wygląda i polubią nas. Ja myślę, że bez problemu, ale najpierw trzeba odpowiedzieć na pytania, które się najczęściej powtarzają, więc ja nie będę gryzł się w język i chciałem cię o to popytać również, bo chciałbym sam wiedzieć, gdzie przyszłościowo mogę robić wywiady na ściankach. Lexi, wszyscy piszą, że jesteś słupem. Na słup mi nie wyglądasz, ale chętnie poznam twoją odpowiedź na to pytanie. Nie jestem słupem, ja jestem współwłaścicielką tej federacji, jestem normalnie w KRS-ie zapisana i osoby, które były objęte sankcjami, nie mają tutaj kompletnie nic z nami wspólnego. Ja też mam prawdziwy, realny wpływ na to, co się dzieje. Ja pomagam wymyślać zestawienia, ja akceptuję albo nie akceptuję, kto ma walczyć, więc gdyby ludzie widzieli kulisy, to myślę, że inaczej by na to spojrzeli, ale rozumiem, że to może tak z boku wyglądać, ale tak nie jest, nie jestem super. Czy ja będąc od środka w High League'u wiem, jak to wygląda, ludziom się wydaje, że to jest kilka osób, nie, tutaj słuchajcie, działało kilkadziesiąt osób, które pracowały w jednym miejscu, no i dwie osoby, których nie ma teraz, tak naprawdę nie mogą zmienić tego, że przykładowo pozostałe 48 z 50 chce tworzyć federację dalej, więc ja rozumiem, o co chodzi, natomiast no jednak ludzie wskazują, że masz bardzo dużo powiązań. Ja rozumiem to, no bo dużo osób, które pracowały w High League'u, u nas teraz pracują, ale wydaje mi się, że to jest normalne i naturalne, że jeśli High League'a już nie ma, te osoby zostały bez pracy, a dobrze robiły swoją pracę, my chcemy wejść na ten rynek, to dlaczego nie mielibyśmy wziąć już osoby sprawdzone, doświadczone, które dobrze robią swoją robotę i przede wszystkim chcą dalej robić to, w czym są dobre. Natomiast komentarzy jest mnóstwo, na przykład Lexi przecież trenuje WCA, WCA jest bardzo mocno połączone z nacją czeczeńską. WCA należy do Polaka, więc nie, tam trenują Czeczeni, zawodnicy MMA, byli zawodnicy MMA, albo zawodnicy też, Adam na przykład, mój trener. I ja bym nigdy ich nie zamieniła na kogoś innego i cieszę się, że mogę z nimi trenować, bo oni są super trenerami i cieszę się, że jestem pod nimi. Ciężkie pytanie teraz, wiesz jakie? Domyślam się, no. No, o Adama też mnóstwo osób cię pyta. No co ja mogę tobie powiedzieć? Jest to mój trener, jest to mój przyjaciel i jest on Czeczenem, crazy, wiem. I to nas łączy. W sensie przyjaźń i trenerstwo. Dlatego gdybym był tak kompletnie spoza, teraz będę kompletnie szczery, gdybym był spoza i nie wiedział, jak działało to, ile osób pracuje w federacjach, bo to nie chodzi tylko o High League, ale o wszystkie pozostałe, ile osób potrzeba, żeby stworzyć takie widowisko, to bym też myślał, że oj, coś tutaj jest za dużo tego wszystkiego. Tak, no ale... Trochę rozumiem tych ludzi, nie wiem, czy ty też. Ja też rozumiem. No mówię, jakbym z boku na to patrzyła, to też bym pomyślała, że to jest dalej High League, po prostu pod inną nazwą, ale tak nie jest, to jest nowa federacja i zobaczycie, że my jesteśmy wszystko git tutaj u nas. Jak długo się zastanawiałaś, jak dostałaś telefon? Mówiłaś, że dostałaś telefon od Julity. Ile czasu myślałaś nad tym, czy zostać właścicielem? Poszłam na rozmowę, ona mi przedstawiła wszystko wraz ze Sławkiem i zastanawiałam się... Półtorej dnia, coś takiego, może trochę mniej. Dużo trzeba było zainwestować pieniędzy? Nie. Ja zainwestowałam trochę pieniędzy, ale też zainwestowałam swój wizerunek i to bardziej jest cenne w tej współpracy. W sensie, no tak. Bo wiesz, bo też ludzie często mówią o tym, że żeby być właścicielem trzeba zainwestować pieniądze, natomiast no, nie oszukujmy się, influencerzy mają pieniędzy dużo, więc akurat o to bym nie wątpił, że coś takiego się może wydarzyć. Tak, no ja zainwestowałam trochę pieniędzy w federację, ale też mamy dużo sponsorów, którzy nam pomagają, więc te pieniądze tutaj nie były jakoś na pierwszym planie. Dobrze. Jeżeli chodzi o samą organizację, gala ma być 5 sierpnia na Torwarze, pierwszy raz w Warszawie, Filki, jeżeli ja dobrze pamiętam. Tak, dokładnie. Ja ostatnio byłam w KSW na Torwarze, bardzo mi się podobały, cieszę się, że tutaj będziemy robić tą pierwszą galę. Masz pomysł na main event? Tak.
tak, ten pomysł się co chwilę zmienia, ale cały czas są to mocniejsze zestawienia i nie mogę się doczekać, aż ogłosimy ten main event. Jeśli uda się ten, który teraz planujemy, bo tak jak mówię, to się cały czas zmienia, ale na pewno będzie mocny. Musimy zrobić moc, żeby pokazać swoje miejsce tutaj. Zdradź coś. Ja właśnie boję się likować, bo wiesz, ja wchodzę tutaj jako influencerka, a tutaj pełno biznesmenów i oni za każdym razem, jak mi mówią jakąś informację, to mówią: tylko nie mów nikomu, tylko nie mów nikomu, tylko nie mów fagacie, więc ja staram się tutaj bardzo... Tylko nie mów fagacie. Tak, no, więc staram się tutaj, ja nic nie zlikuję, ewentualnie tam ktoś... No tak, ale widzę tutaj tak, Marcin Najman jest kawałek od nas, bomba, stał przed chwilą na innym wywiadzie. Tak, tak. Są osoby, które już są popodpisywane, będą popodpisywane? Rozmawiamy z nimi. Jak będą podpisani, to pewnie damy znać. Ale to są i Bomba, i Najman dobrymi freakfighterami są, więc ja bym chętnie ich widziała w naszej federacji, bo i są śmieszni na konferencjach, dymią i w oktagonie też się fajnie pokazują, śmiesznie czasami, ale ja bym ich widziała. No dobra, czy karta Hajlik 7, na przykład Grand Prix, będzie przeniesiony tutaj? Nie. Hajlik to był Hajlik, a my jesteśmy Cloud. Tam miał być teraz ten Grand Prix, u nas tego, u nas jest inna karta cała. Ale sama mówisz, że ludzie, którzy pracują w Hajlik, byli wolni wzięci, więc zastanawiam się, że tak samo jest z zawodnikami analogicznie. Nie. My musimy się o każdego zawodnika starać, jak można powiedzieć, od nowa. Część zawodników Hajlik, z którymi chcieliśmy rozmawiać, już są na przykład w Fejmie podpisani, więc to nie jest tak, że my po prostu sobie teraz przejmujemy wszystkich zawodników Hajlik. Okej, a kogo straciliście? Jeszcze raz? Kogo straciła federacja? No trochę tych osób poszło, ale ja nie mogę powiedzieć serio, bo zaraz mi powiedzą: Aleksiej, ty za dużo gadasz. Teraz nikt ci nie może zwracać uwagi, jesteś szefową. Też racja, więc Kuba Nowaczkiewicz. Tak? Z tego co wiem, to tak, jest teraz tam. Mocno. Jest kilka innych osób, ale to jest taka pierwsza osoba, która mi się nasunęła. Nie jestem pewna, czy już jest podpisane, ale wiem, że to jest chyba jedno z tych osób, no. Okej. Właśnie mamy dowód tego, że Lexi nie jest supem. Zdradza nam rzeczy, których jeszcze nikt nie wie. A, to jest... O, dobra, no to w takim razie... Teraz mów! Wszystko. Ten jeszcze, ten i ten dostaje tyle, ten... Właśnie fakt, że ja teraz od drugiej strony na to wszystko patrzę i jestem na tych rozmowach, negocjuję z tymi zawodnikami, wiem, kto ile zarabia za walki. To jest dla mnie takie ciekawe i niektóre te stawki, ja jestem w takim szoku. I mówisz tak nisko, to weźmy go na kilka walk. Nie, raczej niektórzy, ja bym powiedziała, że właśnie myślałam, że są tańsi, a okazuje się, że oni tutaj bardzo ładną kwotę sobie zarabiają, ale... Z bólem serca dajesz tym ludziom wypłaty? Nie, ja wiem, jak to jest po tej drugiej stronie, więc ja chcę, żeby wszyscy, jeśli faktycznie są dobrzy i coś wnoszą do tej federacji, żeby dobrze zarabiali. Podoba mi się zatrudnienie Sławka Peszki z tego względu, że może pierwszy raz będzie tak, że pierwszy rząd zamiast Freakfightera będzie wypełniony Robertem Lewandowskim i samymi gwiazdami. No, Sławek ma bardzo, bardzo fajne kontakty i wydaje mi się, że te kontakty się nam przydadzą właśnie w Klaucie. To co, czego możemy życzyć na 5 sierpnia? Udanej gali, żeby wszystko wypaliło, żeby fajni zawodnicy podpisali się z nami i żeby dużo ludzi przyszło na galę i dużo ludzi oglądało pay-per-view. Będzie ciekawie. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.